Zostajemy wśród ważnych polskich poetów. Nie da się rozmawiać o poezji polskiej bez Sosnowskiego, poeta, który odrzucił myśl o przydatności wiersza, a streszczanie swoich utworów zdaje się uważać za operację niemożliwą i cokolwiek niestosowną. Stał się czynnikiem koniecznym życia literatury. Występuje w niemal każdej dyskusji, będąc wzorem odpowiedzialności poety przed słowem, przed własną świadomością sztuki, jej granic i końców. Tak o twórczości Andrzeja Sosnowskiego napisał profesor Piotr Śliwiński. Poeta, tłumacz, redaktor literatury na świecie, wykładowca literatury amerykańskiej, jutro obchodzi 65. urodziny. W Poranku Dwójki słuchamy wierszy w interpretacji jubilata. W 2006 roku Andrzej Sosnowski przed mikrofonem radiowej Dwójki przeczytał kilkanaście swoich wierszy. Oto kolejny z nich. Wiersz pod tytułem Szerokość poetycka zero. Może właśnie takim ktoś cię pokocha, zawiesił głos w tunelu. Lecz myśl pomknęła górą przez hałas rozjazdów, a nasze ciała powlókł skafander snu. Nabraliśmy szybkości i serce zakołysało się w gardle jak łza, gdy nastawnie, hangary, neony, krwotok detali w pociemniałych oczach błyskał za nami jak warkocz komety. Jakiś Bóg tam pracował po wszystkich godzinach. To książki palą się w rękach, krzyknął X, a ja, czy ktoś poprosi mnie jeszcze o przedmowę do książki telefonicznej tego miasta, a Z, prędzej o posłowie. I nikt nie odnajdzie pod tą szerokością nas, lekkich niczym pośpiech światła w tunelu, owal lampki na jego bezimiennym grobie. Na końcu światła jest tunel. Jutro posłuchaj.